Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Popcorn i zapraszam Was na 23 odcinek z gry Banishers Guild of Nidhinn. Tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, dzisiaj zajmiemy się kolejną misją poboczną, czyli to zgniłe jabłko. Musimy dostać się tutaj, czyli wrócimy się do tej wioski, tak przynajmniej mi się wydaje, do naszego schronienia, a następnie przeteleportujemy się w to miejsce. Także chodźmy. Chociaż może korzystając od razu z okazji, że jesteśmy przy schronisku, przy schronieniu naszym, to możemy skorzystać z ewolucji, czyli ulepszyć sobie niektóre rzeczy. Także zobaczmy, co tutaj możemy sobie kupić. O, to na pewno bym chciała. To jest super. Dobra, i jeszcze te czerwone punkty mamy do wykorzystania. No dobrze, niech będzie. Myślę, że naprawdę bardzo fajne ulepszenia. Aha, i mieliśmy skorzystać jeszcze z szybkiej podróży przecież, nie? No dobrze, teraz możemy ruszać. Tu jest tutaj gdzieś niedaleko. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tak. Sobie zejdziemy na dół i praktycznie cały czas prosto. Naprawdę tutaj, w tym miejscu rozpoczęła się ta misja. Jeżeli nie widzieliście tego odcinka, kiedy tak naprawdę szliśmy do innej misji, ale ta nam się włączyła, to znaleźliśmy taki kamień, powiedzmy zakrwawiony, i wyglądało to tak, jakby właśnie zwłoki tego człowieka popłynęły w dół tej rzeki. Dlatego będziemy musieli zbadać wybrzeże i zobaczyć, czy faktycznie coś tam się znajduje. Nikogo tu nie spotkaliśmy, żadna historia nam nie została przedstawiona, także możemy się tylko domyślać takich rzeczy. Czekajcie, bo może tędy. Tu nas chyba nie było, kurczę. By the current, the body likely came ashore somewhere around here.
Jest i skrzyneczka. Tam na dole też skrzynię widziałam. W tym miejscu tutaj. No dobrze, ale tu i tak nie zejdziemy. Więc trzeba się kawałek wrócić i skorzystamy sobie z tej liny, która tam była przymocowana. Przynajmniej tak mi się wydaje, że tam coś było. No, może nie lina, ale nadal jest zejście. O kurczę, od razu jakaś walka, co? O kurczę, 20 poziom. They never learn, do they? Uleczymy się. Szybciutko, jakby się dało. Okej. Co jest? Nie zdążył. Na szczęście się udało. Tu gdzieś była ta skrzyneczka chyba, nie? O, właśnie. I tutaj coś wisi również. Niestety teraz tego nie zestrzelę. Czy jest coś jeszcze tam? Chyba nie. Okej. Wow, to są jakieś ślady krwi. Oni wyglądają dosyć podobnie jak to, co było na tym kamieniu. Zresztą zobaczcie. Taka mroczniejsza misja dzisiaj się szykuje. Fajnie. Podoba mi się na razie. Przechwycił nas. Stand and fight! You will not have him!
O! Sporo przeciwników, naprawdę. Badajmy te ślady. To na pewno. Ale coś jeszcze, tak? Faktycznie. Paczka listów. Poczta otrzymana w New Eden do dostarczenia pod adresy prawdopodobnie w Fort Jericho lub okolicach. Letters for Fort Jericho. There's your new job. Now you're a postman. Nah, not for me. Too dangerous. Teraz te ślady. Voices from the past, waiting to be heard. We may have found our victim. A very broken strong box, empty of its train band payroll. Our messenger was also carrying money. And it's gone. Who's there? Help me! Help me, please! I know you! You're the Scudder boy! Help me up! Help me up there! Come, boy! There's blood, but I'm not so badly hurt. What are you doing? Put that blade away, boy! No! 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 The rock didn't kill him, nor the water. The Scudder boy finished the job. And robbed him blind. A dead messenger, a missing payroll, and a single name. Young Scudder didn't seem the type. Then again, they rarely do. He left me hanging from a tree. He's definitely the type. Ciekawe. Co go skłoniło w ogóle do tego czynu? Gdzie mamy się udać, co? A, okej, okay. Czyli z powrotem tutaj do wioski. O, taka jest skrzyneczka, zobaczcie. Tego się nie spodziewałam. Spróbujemy znowu dostać się jakoś tutaj. I użyjemy szybkiej podróży.
Nie mamy dokładnie podanej lokalizacji tego koleżki, więc trzeba go poszukać. You must think poorly of me. I think poorly of myself. Not my business. It's between you and your conscience now. I suppose it has always been so. My conscience. An encumbrance for a man of business. My heart weakens. I pray I haven't left it too late. What self-indulgent trick is this? A myślałam, że będziemy mogli się spytać. I'll bid you good day. Ale jednak musimy poszukać samemu. Nie mam pojęcia, gdzie go szukać. Zupełnie. O, tam ktoś sobie siedzi. Jacob, are you all right? You look unwell. I am unwell. They're back, sir. The dark thoughts are back. I fear I'll do it again. Slow down, lad. What dark thoughts? See, we went a-searching for them who died in Thickskin's March. We went to fetch their corpses. And they were gone. All dead, all eaten. That has nothing to do with you. What if I did it? What if I ate them? I've a brute in me. An animal. I'm a werewolf. I need a cure. A werewolf, is it? Where'd you get that idea? Found it in a dead man's book. There where the landslide was. But there's a cure. A plant. I remember them. Used to grow in the valleys round here. They all wilted when Ben died. Where Ben died. I can't remember the name of them, but I knew them from the drawing. Long purple things. There's my cure. It's in a book, so it must be true. All right, Jacob. Settle down. I'll see what I can do. O kurczę, zobaczcie. Kolejna jakaś misja poboczna, zdobyta przypadkiem zupełnie. Right then. What's the good word? Round here. Can't say as I know, sir. I keep to myself. How did you come to New Eden, lad? Came to work the mines. Like my brothers and my father and his father and all. Didn't like it. Too dark. Too closed in. I need the open, me. Trees and rocks and water clear. I want them plains and woods and mountains. A bit of air, you know? Aye, I can relate to that. Maybe I were wrong to come. Maybe I should have stayed home. Learned a trade. Been a cook, perhaps. How fares Kate, by your reckoning? Better, I think. I don't know. Can't say as I know her. Seen around New Eden when I were a boy. But she, being older, never had much to say to me. She seemed brighter then. Tell me about thick skin. She good to you? She took me in when I first came to New Eden. Now she's taken me in again. Best hunter I ever knew. I don't deserve her kindness. Stay put. I try, Mr. McCraith. I try. Każdy ma w sobie wilka. Aktywność. Okej, czyli to chyba nie jest taka. He asks you for. Misja poboczna. Na przykład tu mamy jakąś, nie? Znajdź chatę bojaźliwego
Waterberry'ego. A to jest chyba ta. Każdy ma w sobie wilka. Zbierz to jad. Tu też były jakieś, nie? Więc po prostu rozpoczynamy sobie takie, powiedzmy, nie misje poboczne, tylko znajdź coś, pójdź gdzieś, odnaleźć kogoś. No dobrze. Musimy z tym koleżką porozmawiać. Help because he trusts you. Are werewolves even real? I've heard rumors. Who knows what's real? Ciężko to będzie tak znaleźć po prostu tutaj. Skrzyneczka nawet się świeci. Zobaczcie. O. No i tu zawsze. This would be a better book if it had pictures in. Better still if I knew how to read. Who might you be? Credence Scudder, sir. At your service, sir. The boy is shrouded in spectral stains. There's a ghost at work here. Scudder? Are you brother to beloved Scudder? Oh, no, nothing like that. He's my cousin. There are two Scudder boys. And who are you, your lordship? I'm the banisher, Red McCraith. And while I welcome your civility, you may call me Red. The banisher that saved us from the beast! You, your lordship, are a hero! How are things going around here, Credence? Well, you're asking me? That's so great. I don't know anything, but... How fares the camp, by your measure? Very well, sir. Apart from the arguments and the complaining and the misery. But Kate is gone, and thick skin leads, so perhaps things will get better. What do you think of Kate? I don't know. She's not very nice. Beloved knows her better than me. What can you tell me of thick skin Newsmith? Oh, she's very brave, sir. A fine leader. She scares me. Is your cousin around? I've not seen him in a while. Maybe he's gone to the woods, the safe part. He does that. What does he do in the woods? Checking his traps, I suppose. Not that there's much game. I wish he wouldn't leave me. Mr. Scudder, I suspect a haunting. A haunting? Like a ghost? As in, right here? That's terrible. But who could have... You don't think Beloved is... Can't be. It just can't be. It's not Beloved, is it? Did my cousin die? Your cousin is fine, I think. For now. Oh, good. I'll need to search your house. I... Yes. Yes. Of course. If you think it important. No jasne. I'll go take a look at your house now. If there's anything I can do to help, I'm here. He's so naive, he didn't imagine he could be haunted. Ale przynajmniej jest miły, nie? Bo niektórzy to z nami rozmawiają tak dosyć niefajnie. Dobra, poszukajmy czegoś ciekawego.
mapka. Mapa New Eden, szczegółowa mapa New Eden. No, całkiem urocza i naprawdę bardzo, bardzo ładna. Taki smaczek. Dziennik Beloveda Skadera. Mój ojciec narobił sobie kłopotów, zazdroszczę mu wielu rzeczy, ale nie jego życia. Może o odległych krainach, cieple, zdrowiu i uczciwie zdobytym majątku. O moim imieniu znanym daleko i szeroko jako przedsiębiorczy, uczciwy człowiek. O ogromnym bogactwie i wspaniałych czynach. Teraz to marzenie, ale wkrótce się ziści. Mój ojciec jest złym człowiekiem, ale widział we mnie dobro. Może widział we mnie moją matkę. Co do reszty, niech widzą, co chcą. Nie dbam o nich. Zniosę się ponad nich, będę wielkim i bogatym człowiekiem z moim kuzynem u mego boku. A jednak czuję w sobie złą krew mojego ojca. Czasami gotuje się w moim ciele. Jak pozbyć się skażenia mojego ojca? I jak przestać się tego bać? Beloved dreams of a better life, but fears his father's blood and will drag him down. An ambitious kid from a bad family. Unheard of. List do Beloveda Skadera. Do Beloveda Skadera w New Eden. Synu, abyście nie usłyszeli tego gdzie indziej, powiem ci, żem zabił człowieka. Przysięgałem, że nigdy tego nie zrobię, ale ogarnął mnie gniew i zanim się zorientowałem, było po wszystkim. Jeśli złapią mnie stróże, zawisnę. Będę się tu ukrywał, dopóki nie dotrę do New Eden. Będę wtedy z wami, jeśli doki i drogi nie będą zbyt uważnie obserwowane. Nikomu nic nie mów i strzeż się dobrych manier, tak jak życzyła sobie tego twoja matka. Żadnego gniewu, chłopcze, ani złośliwości, ani chciwości. Trzymaj język ze zębami i pięści przy sobie i nie rób tego, co ja zrobiłem. Twój ojciec. Ten przedmiot wiążący ducha jest przepełniony jego esencją. Beloved fears he'll be a killer like his father. Zaraz go tutaj złapiemy. Beloved Skader obawia się, że jest skazany na powtórzenie grzechów ojca. He probably will. The apple falls close to the tree. There's nothing more to find here. No, a co tutaj coś mamy? No blood. Powiesz coś na ten temat? Chyba nie. Okej, okay, czyli wychodzimy. You prying Scots busybody! Who died and made you constable? Easy now, Scudder. Your cousin gave me permission to come in. Credence means everything he says, and thinks everyone else does too. What do you want? I'm investigating a haunting, your haunting, as a matter of fact. I don't yet know whose ghost it is, but it'll have good reason to linger. There's no beast here. Get out of my house! No need to be so defensive. What are you hiding, Mr. Scudder? No, you're trying to bewilder me! Out with you! Out of my house! A man is dead, Scudder. His life ended, his body pillaged and buried in a shallow grave. That's nothing to do with... No! Leave me be! You can't do this to us! From your demeanor, I'm guessing it was your first time. Killing a man, I mean. It... No! I dare not! I can't! No! Please! Go! Enough! Jest i wskazówka. Beloved Skader obawia się, że stanie się taki jak jego ojciec i że zasługuje na powieszenie. What foul retribution is this?
Son. Oh, no! They hanged the old man! They hanged old Jed! The light is doomed! I too shall swing! You must be the boy's father. My son is innocent. I'm Antea Duarte, and this is Red McWraith. We are banishers. Look, to credence. In your letter, you said you were coming to New Eden. You made it, sort of. What happened? I had passage booked to Boston. A captain would ask no questions. And a ship's cook who needed the reward money. The catchpoles took me at the dock. 10 days later, they took me up to Gallows Acre. And there I was hanged. For murder? For murder, yeah. And all the rest. Why? Why'd you do it? You ever been to London, Scotsman? Aye, I have. Then you've seen how the people live. The toffs of me. Them as has money. How do you think they come by? With their wars and their taxes and their sheriffs and their bailiffs, that's how. They kill for gain. Why should I be different? What of Credence? Why should we look to him? He was a hellion as a baby, and no mistake. Especially after his mum and dad died, and we took him in. I thought him an odd child. But he were happy with my Mary, and sweet too. She loved him. He's a bad un, and probably always was. He hides it better than any rogue, just as he hides the sharpness of his wit. Why send him to New Eden, then? Mary thought to take the boys as far from Bristol as she could go. In the colonies, so went her thinking, she could raise 2 good and honest men. But without her guiding hand, 'tis clear that Credence bent, beloved, crooked. Can you be sure Beloved is innocent? He doesn't seem to believe it himself. He has my blood. But he has his mother's too. And she were good. He has her heart. I know, my son. He's no killer. What do you want, Ghost? Why have you come? Beloved is my boy. Yes, we get that. Good of you to visit. Why have you come? We lived in Bristol. Barely. Shared a leaky room with other lodgers, all were ill all the time. My wife deserved better. We all did. I gathered every shilling I could and sent the boy, his mother and his cousin, to the colonies. Beloved's my son, and now he's grown. I'll make sure he straightens up. What happened to his mother? Mary were with child when she set sail for New Eden. She refused to raise another baby in bloody Bristol. Neither of them survived that first winter. Beloved and Credence were left alone. I sent my family away to give them better lives. I failed. But not all is lost. I can yet save my son from the corruption of his wily cousin, Credence. It takes a bad un to catch a bad un, and that's how I know Credence is vicious. He has a hiding place in the woods. There, you'll find the proof. Where, exactly? How shall we know this hiding place? There's a small wood cabin, but well hid, west of here. On the heights. A wooden cabin hidey hole, west, got it.
We'll investigate Credence's hideout then. Make our own minds up. I speak the truth. You'll see it. O kurczę, to teraz nam namieszał. Dobra, zobaczmy wskazówkę. Jedidah Skader, wierząc, że jego siostrzeniec Credence sprowadza jego syna Beloveda na złą ścieżkę, nawiedza ich oboje. Strasznie namieszał. Beth, maybe we should go to him before searching Credence's hide. Someone's lying. Maybe everyone's lying. No, może też tak być. So, we'll find out who. He went that way. No to idziemy. Fajnie, że dowiedzieliśmy się również o tej kryjówce. Będziemy mogli sobie ją zbadać. He's dead. He's really dead. They hanged him, didn't they? Aye, they did. Condolences. Keep him. Jed was a bad father and a bad man. The world's a better place without him. Am I haunted by his ghost? Aye. He's here to protect you, as a father ought. Acting the father now he's 6 feet under. I'd laugh if he hadn't tormented us so while alive. How did you and Credence end up together? He's lived with us since his mother died. Came over on the boat. A new start for everyone. You know? Then my own mum died. And it was just us. It's been just us for years now. Credence had it rough as a kid. But he's no trouble. Credence is better than you think. Better than anyone thinks. Tell me about him. Tell me about your father. What's to tell? Jed was a scoundrel his whole livelong life. He was a scoundrel and he sent us away. Me, my pregnant mum and Credence too. Jed was meant to follow. But he never did. To hell with him. How do you feel? Your father's death and all. I'm feeling good. No thanks for asking. He's dead, and soon, if you do your job, you'll be gone. Jed suggested we have a word with Credence. Any idea where he might be? You shouldn't listen to my old man. He was not with us, never was. Leave Credence be. My cousin didn't. He's not... Look, if there's bad blood, 'tis mine. I'm evil to the marrow. A man who stands up for his kin can't be all bad. What does it matter if badness is in his blood? Do what you must. I'll not run. I'll face my fate, whatever it may be. Did you kill the messenger? In my dreams I see him drowning. His death weighs heavy upon me. I wish to think of him no more. Forget it! Forget the whole thing. I will, if I can. I znowu nam ktoś tu namieszał, bo on twierdzi, że to on zabił tego posłańca. Jego kuzyn jest niewinny, a ojciec kłamie, więc co tu teraz zrobić, to nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że to się jakoś rozwiąże. Idziemy teraz w to miejsce, sprawdź kryjówkę Credence'a, więc tam się udajemy i może w końcu ktoś da nam odpowiedź, a nie kłamstwo. Strange that Beloved talked of the drowning, but not the stabbing. Either way, he fears he is a killer like his father. Perhaps it's not too late. He may yet avoid his father's fate. Well then, we'll find Credence's forest hiding hole and... Man, what's what? Może w dwójkę to zrobili? Czyli kuzyn z kuzynem. A się pogoda zmieniła. Dobra, to gdzieś tutaj.
W lewo trzeba będzie skręcić. O kurczę, chyba zepsułam. Chyba nie tutaj. Hunting is poor. I wouldn't bother. There's a cabin up on that bluff there. Credence's hide, perhaps. O kurczę, czyli to jest ta chata. Ta chata, do której klucza nie mieliśmy chyba. Albo do skrzynki tam obok, już kurczę nie pamiętam, ale szukaliśmy tu czegoś, jakiegoś klucza na pewno. A tu jednak jest jakaś misja. Więc w sumie to fajnie, może w środku będzie po prostu jakiś klucz. O, zaskoczyłam. Musimy sobie oczywiście pokonać te stwory. Have to do this myself. Good God, you're tougher than a gadfly. Dobra, mamy to. Udało się. Wchodzimy w takim razie do środka. O, i otwarte.
Oficjalny list do Belloveda Scudera, strona pierwsza, prowincja Zatoki Massachusetts, biuro gubernatora Sir Williama Phippsa. Ogłoszenie o wyroku i jego wykonaniu. Jako najbliższy żyjący krewny skazanego, niniejszym informujemy o śmierci przez powieszenie Jedediaha Scudera za popełnione przez niego morderstwo. Był on, jak sądzę, ojcem panicza. Właściwy proces przeprowadzono zgodnie z zasadami przesłuchania i skazania, podczas którego wysłuchano tego, jak wyrażał żal z powodu tego, jakim był człowiekiem i czynów, które popełnił. Kadr rozprawił się z nim szybko i ciało zostało bezzwłocznie pochowane w Bristolu. Więzień zostawił wiadomość dla swoich krewnych. Proszę przewrócić stronę. Do usług. J. Smith, urzędnik sądu. Strona druga. Boston, 1695 rok. Synu, mają mnie tak, jak mieli mojego ojczulka i jego przed nim. Nie mogą cię dostać. Żyj prosto i szczerze, a nie będziesz miał powodu, by wisieć. Musisz słuchać swojego kuzyna, tak jak ja powinienem był słuchać jego ojca. To prosta linia. Podążaj za nią. Twój ojciec. Credence knew that Jed was hanged. He kept the news from Beloved. No właśnie. A czemu mi się nie włączyło? Czekajcie, jeszcze raz zrobimy. Bo... mamy tutaj intencję. Powieszony za morderstwo Jed Scudder chce mieć pewność, że jego syna Belloveda nie spotka ten sam los. Was he manipulating Belloved? Seems that way. Czy my coś tu jeszcze mamy? Co tu trzeba zrobić? Może coś w środku mamy jeszcze. Nice view. It covers all the main approaches. I'd started to think Jed Scudder had made it up. Tu coś mamy, dobra, wszystko jasne. O pierwszej dekadzie te Liviusza przetłumaczone z włoskiego z kilkoma marginalnymi krytycyzmami oceniającymi jego błędy autorstwa ED. Londyn, wydrukowane przez Thomasa Paine'a dla Williama Hillsa i Daniela Peckemana, mają być sprzedawane w Małej Brytanii, w White Horse i Rainbow w pobliżu Inner Temple, 1636 rok. Mapka jakaś. Plan biznesowy. Szczegółowy plan finansowy dla plantacji cukru gdzieś w Indiach Zachodnich z pełnymi danymi finansowymi. Plany głównego domu i budynków gospodarczych. Mapa działki wystawionej na sprzedaż. Plan finansowy. $500 hiszpańskich powinno starczyć. Co tu w ogóle się dzieje? In the West Indies. Planned down to the purchase price. Wasn't the train band to be paid in silver? Esej na temat rozważań dotyczących rozumu ludzkiego. W czterech tomach autorstwa Johna Lockea, wydanie pierwsze, Księga Kaznodziei. Jak nie wiesz, jaka jest droga ducha i jak się kształtują kości w łonie brzemiennej, tak nie znasz spraw Boga, który wszystko czyni. O, tu jest w jakimś innym języku, czyli pewnie to jest to tłumaczenie. Londyn, wydrukowano dla Aunshama i Johna Churchillów w Black Swan, w Paternoster Row i Samuela Manshipa na statku w Cornhill w pobliżu Royal Exchange, 1700 rok. Swoją drogą chyba pierwszy raz robię w takim systemie rzymskim. Ale taki powiedzmy smaczek. Dobra, możemy się stąd zmywać tak naprawdę. I chyba wracamy, tak?
rozmów się ze skaderami. Spoko, już idziemy. Jed was right. Credence is cleverer than he pretends. He reads and writes and plans ambitious plans. A plantation needs a lot of coin. The silver connects him to the payroll robbery. Wskazówka. Credence Scudder to manipulant i jest mądrzejszy niż udaje. Myślałam, że to wszystko będzie miało jakiś głębszy sens niż plantacja cukru. And to the murder. The manipulative little shite. We need to talk to the Scudder boys. Dobra, wracamy do domku. A rozwiązaniem tej sprawy zajmiemy już się. Okej, będziemy jeszcze podsłuchiwać. Zajmiemy już się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Odsyłam was do playlisty Banishers Guild of Eden. Tam znajdziecie wszystkie odcinki z tej serii. No i co? Do zobaczenia za niedługo. Cześć!